Wiecie, często mówimy czy rozmawiamy na temat brania autorytetu nad ciałem. Ciało trzeba trenować. Chcę wam powiedzieć pewną sytuację. Jakiś czas temu postanowiłem, że będę biegał. Że będę biegał sobie 10 km na odbitek, żeby mieć lepszą kondycję. I postanowiłem, że będę biegał 3 razy w tygodniu. Co najmniej 3 razy w tygodniu. Czasami jest tak, że biegam i czuję się, że jestem jak maszyna. A czasami czuję się tak, jakbym był klockiem, który nie ma siły się ruszyć. W zeszłą niedzielę po spotkaniu postanowiłem pobiegać. Kiedy zacząłem biegać, zacząłem odczuwać fizyczny ból w żołądku, ból w klatce. Miałem kolkę, chciało mi się wymiotować. Mniej więcej po 30 sekundach mojego biegu usłyszałem taki głos. To nie jest ważne. Michał, zejdź, przestań. Przebiegniesz dzisiaj 2 minuty. To nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko bieg. To w ogóle to nie jest ważne. Przebiegniesz sobie jutro trochę więcej. Ale wiecie co? Ja postanowiłem, że ja się nigdy nie będę cofał. Że ja będę trenował swoje ciało. I ja stałem tam i krzyczałem: jestem duchem! Jestem duchem! Biegnę 10 km, zamknąłem oczy, myślałem, że zemdleję. Myślałem, że zejdę stamtąd. Ale dobiegłem do końca. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Tu nie chodzi o tamten bieg. To może było mało ważna rzecz, ale ja postanowiłem w taki sposób trenować moje życie, że kiedy ja staję w sytuacjach konfrontacji, ja biorę autorytet nad moim ciałem i moje ciało musi się mnie słuchać. I jestem przekonany, że w każdej takiej sytuacji, bo tak postanowiłem, chociaż miałbym zemdleć, ja bym dobiegł do końca. Amen. 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 Kto ma jeszcze jakieś słowa?